Jeżeli już jestem zapowiadany w sposób, że przyjechała młodzież z Polkowic i Tomek, to już naprawdę coś z moim wiekiem musi być nie tak i chyba czas rozstać się powoli z tą młodzieżą. Ale dziękujemy Wam, kochani, że możemy być z Wami. Dziękujemy, że udostępniliście nam czas na nabożeństwo, abyśmy mogli się z Wami podzielić tym, co jest w naszym sercu. I kiedy, kiedy wiedziałem, że będę musiał tu stanąć, kiedy myślałem o tym kazaniu, to nabożeństwo jest nagrywane? Tak? To pierwszą moją myślą była moja żona, drugą dopiero kazanie. I kiedy wiedziałem, że będę musiał tutaj stanąć, zastanawiałem się, czym się z Wami podzielić, czym, czymś, co sprawi, że będziemy bliżej Boga niż byliśmy wtedy, w cudzysłowie, kiedy tutaj, kiedy tutaj przychodziliśmy. I chciałbym dzielić się z Wami tematem, tematem, który jest obecny w życiu każdego człowieka. Nieważne, na jakim etapie życia jesteśmy, nieważne są zera na naszym koncie, wykształcenie, jakie mamy, pracę, jaką prowadzimy, służbę w kościele, czy cokolwiek, cokolwiek innego, nie jest to naprawdę istotne w temacie, o którym chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać. Powiem nawet więcej, nie jest istotne to, czy w swoim życiu poznałeś Boga, czy nie, ale jest to temat, który jest, jest w życiu człowieka aktualny, każdego jednego z nas. I nieważne, w jakim wieku jesteśmy. Nieważne na jakim etapie życia się znajdujemy, jest to temat, w którym, z którym każdy jeden człowiek w swoim życiu się spotka. Kiedy dorastamy, kiedy mamy już to poznanie dobra i zła, kiedy wiemy, co jest dobre, kiedy mamy w sobie emocje, kiedy ktoś nas potrafi skrzywdzić, jest to temat, jest to temat, którym, z którym się spotkasz. I kiedy siedziałem, aby przygotować te notatki, wbiegło dwóch synów do mojego pokoju, i z pytaniem, czy tato pojedziemy na basen. Powiedziałem, że teraz przygotowuję coś, co jest dla mnie także ważne i jeżeli skończę, jeżeli się wyrobię, to pojedziemy, jeżeli nie, to na następny dzień. I kiedy oni wychodzili z pokoju, ten młodszy szturcha starszego i mówi, ty Igor, a ta do to ma długie te kazania? Chci Chcieli wiedzieć, czy po prostu zdążymy dzisiaj i obiecuję wam, że nie będzie długo, postaram się, aby nie było długo. I ostatnio z młodzieżą rozpoczęliśmy kilkumiesięczny cykl nauczania na temat modlitwy. I doszliśmy do modlitwy Pańskiej, i w trakcie rozmyślań nad nią jest coś, co szczególnie przykuło moją uwagę. Niby modlitwa Pańska, którą znamy doskonale, niby modlitwa, którą modlimy się przecież w, praktycznie w każdym dniu, ale jest coś, co niesamowicie jest oczywiste, a jednocześnie tak bardzo trudne dla nas ludzi. Kiedy staje Jezus przed ludźmi i kiedy uczy ich modlitwy Pańskiej i mówi: I odpuść nam nasze winy, jak i my. Odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli modlimy się modlitwą, którą, jeśli Bóg wysłucha, może być niebezpieczna w naszym życiu i często nie do końca zastanawiamy się nawet nad tym, co wypowiadamy. I słowo odpuść jest przeciwieństwem słowa pochwycić. Jeżeli coś pochwyciliśmy w swoim życiu, jeżeli coś mamy i często otrzymamy naszego bliźniego w poczuciu winy, bo odpuszczenie jest czymś, czego my, jako ludzie, udzielamy, ale jest i tym. Czego sami jako ludzie potrzebujemy, nie tylko od Boga, ale od naszych bliźnich, od siebie nawzajem. I osobiście w swoim życiu jako człowiek wierzący, jako ten, który spotkał się z Bogiem, jako ten, który na pewnym etapie swojego życia powiedział: Boże, Ty kieruj mą drogą. Ja chcę iść za Tobą, ja chcę, żebyś Ty mnie przemieniał, ja chcę Ciebie doświadczać, muszę odpuszczać, ale jestem wielokrotnie tym, któremu musi być odpuszczone. I kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, szósty rozdział, trzydziesty szósty, trzydziesty ósmy werset. Ewangelista Łukasz pisze w taki oto sposób. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Już na wstępie widzimy, że Łukasz stając z tym tematem, ewangelista bardzo jasno wypowiada się w tym temacie. Nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, sami dostąpicie odpuszczenia. Czyńcie innym to, czego sami byście oczekiwali, aby wam czyniono. Jak to się dzieje, że pomimo iż znamy te słowa, że pomimo tego, iż wiemy, że to jest coś, czego Bóg od nas oczekuje, tak często to zawodzi w naszym życiu. Na linii relacji z naszymi bliźnimi, na linii relacji z ludźmi, którzy nas otaczają, jak to jest, że to często zawodzi? Na linii relacji nawet z najbliższymi, czego wspaniałym przykładem może być biblijny Józef. Zobaczcie, że bracia Józefa zrobili dosłownie wszystko, co mogli, aby go skrzywdzić. Zrobili wszystko, aby się pozbyć swojego brata. I już nie tylko, aby, aby go, go nienawidzili, ale i sprzedali go w niewolę. Zobaczcie, że zrobili wszystko w swoim życiu, aby się pozbyć swojego brata. A on znowu zrobił wszystko, aby na nowo ich pozyskać. Oddali go w ręce śmierci, a on wyciąga do nich swoje ręce, aby wyrwać ich z rąk śmierci. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się, proszę do mnie, a gdy zbliżyli się rzekł jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Parafrazując to, co mówi Józef, że to, co zrobiliście, oczywiście było winą, ale tą winę Bóg obrócił ku dobremu i nie uznaje tego za waszą winę, ale raczej za Boże prowadzenie. Byśmy się stali tymi, którymi Pan chce. To, to jest to, co Józef mówi do swoich braci. I chciałbym, drogi Kościele, abyśmy przez czas tego nabożeństwa mogli porozmawiać o niczym innym, jak o odpuszczeniu. Zobaczcie, że nawrócenie, że upamiętanie, że dążenie do świętości, upodobnianie się do Chrystusa, nie ma sensu. Nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeżeli odpuszczenie nie będzie częścią naszej codzienności. Może to i mocno zabrzmi, ale jako ludzie zbawieni jesteśmy z łaski, jeśli jednak nie odpuścimy, to i nam nie zostanie odpuszczone. Odpuszczenie, a w naszych czasach przebaczenie, czym tak naprawdę jest. I nieważne, kimkolwiek dzisiaj jesteś, ale temat ten tyczy się każdego jednego z nas. I nieważne, czy nazwiemy to przebaczeniem. Czy w swoim życiu nazwiesz to odpuszczeniem, czy czymkolwiek, bo w każdym przypadku chodzi o jedno i to samo, i chodzi o grzech. I ucząc nas modlitwy, Jezus staje naprzeciwko ludzi, naprzeciwko ludzi, którzy idą za nim, którzy chcą go słuchać. Jezus staje na górze, gdzie wygłasza coś, co nazywamy konstytucją chrześcijaństwa i naucza ludzi, że odpuszczenie, czy przebaczenie, jest czymś wręcz fundamentalnym, nie tylko do zdrowej relacji człowieka z człowiekiem. Nie tylko do zdrowej relacji z ludźmi, ale i do naszej zdrowej relacji z Bogiem. I odpuść nam nasze winy tak, jak i my odpuszczamy. Tak jak i my odpuszczamy. Słowa tak, jak, oznacza, Boże w takim samym stopniu, w jakim czynię to ja, na tyle, ile wybaczam w swoim życiu moim bliźnim, na tyle, ile wybaczam w swoim życiu ludziom, którzy mnie skrzywdzili, proszę Boga, aby On w tym samym stopniu wybaczył im. Nie możesz mieć zdrowej relacji z Bogiem jednocześnie żyjąc w chorej relacji z kościołem, z ludźmi. Tak po prostu się nie da. To jest niemożliwe. Jeśli twoja relacja z Bogiem nie jest taka nie jest taką jaką być powinna, to taka sama w twoim życiu będzie z kościołem i taka sama w twoim życiu będzie z jego dziećmi. Jeśli znowu twoja relacja z Bogiem się poprawia, to zazwyczaj widać to w poprawie naszej relacji z ludźmi, a tym bardziej z Kościołem. Jest to prawdą pisma świętego, której nikt nie zmieni. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że relacja człowieka z Bogiem widać po jego relacji z Kościołem. I nie ma absolutnie żadnego wersetu w Biblii, który w jakikolwiek sposób by nam, ludziom, pozwolił na brak łaski i wybaczenia wobec drugiego człowieka w naszym życiu. Nie ma takiego fragmentu, w którym Jezus staje i pokazuje nam trzecią drogę, albo furtkę, czy jakąś alternatywę, w której możemy w swoim życiu komuś nie wybaczyć. Sami pragniemy dostępować łaski i przebaczenia od Boga, a tak ciężko, często nam zastosować to we własnym życiu wobec ludzi, którzy nam zawinili. A przecież sami zostaliśmy zbawieni z łaski. Jeśli chcesz się podobać Bogu, drogi przyjacielu, drogi kościele, to ten temat jest ważny, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam ojciec niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, ojciec nie odpuści wam przewinień waszych. Zobaczcie, że tutaj pomiędzy tymi wierszami, pomiędzy tymi słowami, które mówi Jezus, nie ma absolutnie nic innego. Nie zostało to napisane w taki spo, sposób, że tylko człowiek z czteroma doktorami, doktoratami po teologii y, w jakikolwiek sposób to zrozumie. Ale tutaj jest jasno napisane, że jeżeli w swoim życiu zrobisz tak, to Bóg będzie, czy, będzie działał w taki sposób. Jeśli odpuścisz, to Bóg wyleje swoją łaskę i sam w swoim życiu poczujesz się lepiej. Jeśli jednak nie, jeśli jednak nie, Zamykasz Bogu dostęp do Twojego życia. I tutaj jest jasno napisane, że przebaczenie jest czymś, co oczyszcza naszą duszę. I to jest bardzo ważne, że przebaczenie jest czymś, co oczyszcza, a nie tuszuje nasz grzech. Jeśli w swoim domu pobrudzimy ścianę, to najczęściej co robimy? Zamalowujemy to farbą. Jeżeli ściana była niebieska i dzieci czy ktokolwiek inny wybrudzi tą ścianę, to bierzemy farby i to zamalujemy. I niby tego nie ma. I niby tego nie ma. Ale ostatecznie jest tylko przykryte. A Boże, oczy są tymi, które widzą przez, przez tą farbę. Przebaczyć i, i odpuścić, to nie znaczy za, zatuszować. To nie znaczy to ukryć. Człowiek potrzebujący przebaczenia, nie wstydzi się w swoim życiu powiedzieć tego, że jest grzesznikiem, że jest świadom swojego stanu i miejsca przed Bogiem i tego, że potrzebuje go bardziej w swoim życiu. Bardziej niż kiedykolwiek. Kiedy Biblia bliżej, Nowy Testament, naucza nas na temat wybaczenia, oznacza to nic innego jak czystą kartę w życiu człowieka. Kiedy Bóg przychodzi i daje nam czystą kartę, oznacza całkowite wybaczenie. Nie tylko chwilowe. Bo jak ktoś mnie zdenerwuje, to ja znowu będę pamiętać i żyć urazom. Wielokrotnie pragniemy Bożego przebaczenia dla swojego życia, a nie potrafimy często wybaczyć sobie nawzajem. A jeśli już wybaczamy, to jest to tak rzadko prawdziwe i tak rzadko długotrwałe. Pozwalamy, aby wracało to do nas przy najbliższej okazji. Przestajemy nawet często ukrywać to przed innymi, ale przecież wszyscy muszą poznać, że jak bardzo w swoim życiu zostałem skrzywdzony. Że jak bardzo od, od tego człowieka dostąpiłem przykrości w swoim życiu, jak bardzo kto innym mnie zranił. Nieraz słyszałem historię ludzi, gdzie ktoś coś komuś, tylko problem polegał na tym, że to było już 20 lat temu. Że często latami potrafimy żyć w nieprzebaczeniu, że często latami potrafimy żyć przeszłością. A staje Jezus i mówi: Jeżeli się modlicie, jeżeli się modlisz, to mów i odpuść nam, tak jak i my. Jest to moment, kiedy staje Jezus, i nasze przebaczenie grzechów uzależnia od tego, w jakim stopniu my wybaczamy. Czy tyle można żyć w nieprzeba z nieprzebaczeniem w sercu? Jeśli tak, to. Po co często na uwielbieniu staję i śpiewam, Pragnę iść za Jezusem. Śpiewamy wspaniałą pieśń, której słowa brzmią: Chcę do ciebie podobnym być. Dalej śpiewamy, nieważne jakim kosztem, ale chcę do ciebie podobnym być. Nieważne jakim kosztem, jeśli ciężko nam zapłacić koszt, uniżyć się i powiedzieć: odpuszczam, powiedzieć: wybaczam. Powiedzieć często przepraszam. Czy w takim razie przebaczyłem naprawdę? Jeśli potrzebujesz, drogi przyjacielu, komuś wybaczyć, to jest to czas, abyś rozprawił się z tym w swoim życiu i to raz na zawsze. Sam doskonale wiesz, do kogo w swoim życiu masz uprzedzenia. Sam doskonale wiesz, kto w twoim życiu cię zranił w taki sposób, że nie potrafisz mu wybaczyć. Sam doskonale wiesz, kto jest na dnie Twojej duszy, na dnie Twojego serca, z czym się zmagasz. Sam doskonale wiesz. Wybaczenie, odpuszczenie czy przebaczenie jest całkowitym końcem kary za zło, które ktoś mi wyrządził. A rozsądzając samego siebie, muszę mieć pewność, że uczyniłem to w swoim życiu, uczyniłem to raz na zawsze i uczyniłem to do końca. Wielokrotnie spotkałem się ze słowami: No wiesz, ja mu Tomek wybaczyłem, ale z tym człowiekiem nie chcę już w swoim życiu mieć absolutnie nic wspólnego. I co najsmutniejsze, takie stwierdzenia coraz częściej padają wśród ludzi z kręgów około chrześcijańskich. A co by było, gdyby Jezus stanął i powiedział: Ja Ci wybaczam Twój grzech. Ja Ci wybaczam to, co w swoim życiu mi uczyniłeś. Ja Ci wybaczam wszelką Twoją nieprawość. Ja ci wybaczam, ale nie chcę mieć już z tobą nic wspólnego. Tak idź i więcej nie grzesz, ale nie przychodź już więcej do mnie. Czy może być coś gorszego, co mój bliski uczynił mi w moim życiu, niż to, co my jako ludzie uczyniliśmy Bogu? Przebaczenie nie mówi zostawmy to, ale mówi przebaczam. Mówi, że jako człowiek nie wracam już do tego, że więcej tego nie ma. A jeśli wrócisz do tego, to zrobię taką minę, gdzie jest to jedyny raz, kiedy Bóg się cieszy, że nie wiem o co chodzi, chociaż i tak ostatecznie wiem. Spotkałem w swoim życiu człowieka, który był pełen goryczy i problem polegał na tym, że co by w życiu inni nie zrobili, to było źle. I całe to zgorzknienie, cała ta gorycz swoje źródło miała w nieprzebaczeniu, które wypełniało jego serce. Starajcie się o pokój ze wszystkim i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. Niewybaczenie rujnuje twoich, Twoje życie, ale i wylewa się na ludzi, którzy Ciebie otaczają. Wylewa się na bliskich, którzy Ciebie otaczają. I do tej myśli wrócimy na koniec. Wybaczenie wyważa drzwi odrzucenia, ono zrywa kajdany nienawiści, ono przestaje złorzeczyć innym. Bóg mówi, że jeżeli przebaczysz, to on, on przebaczy tobie, a wtedy otoczy cię pokój, którego tak często jako ludzie szukamy. Wtedy przyjdzie miłość, której pragniesz, wtedy przyjdzie cisza, za którą tak często tęsknimy. Często przychodzimy do Boga i oczekujemy, żeby On działał w naszym życiu. Oczekujemy, aby On nas prowadził, abyśmy Go doświadczali, aby On wypełniał naszą codzienność. Oczekujemy tego, aby wzrastać, aby yy, dorastać do wymiarów pełni Chrystusowych, aby On usuwał na naszej drodze to, co jeszcze nie pozwala w pełni kochać Jego. I On przychodzi i Twoje serce jest poruszone. On kładzie Ci ludzi w Twoim życiu na serce, których należy wybaczyć. Ale my to tak często szufladkujemy, my to tak często zamykamy. I z jednej strony oczekujemy Boga, oczekujemy działania, oczekujemy Jego prowadzenia. Są rzeczy, za którymi tęsknimy. Gdzie On przychodził w swojej obecności, gdzie czuliśmy, że to Jego działanie jest takie namacalne. Dzisiaj gdzieś tego nie ma. Bo może w swoim życiu nie potrafimy komuś wybaczyć. Ludzie, którzy nie pozwynali Boga, powiedzą Ci, że wybaczenie jest dla naiwnych. Dzisiejszy świat kreuje bohaterów, gdzie muszą zemścić się za to, co w swoim życiu, y czego doświadczyli. Dzisiaj otaczający ci świat powie ci, że wybaczenie jest dla tchórzy, że to, co powinieneś zrobić, to, to sam dążyć do sprawiedliwości. I przez całe takie życie ci bohaterowie cierpią w nieprzebaczeniu, rujnując swoje życie. Jeśli masz problem, aby komuś wybaczyć, to chcę Ci, drogi przyjacielu, powiedzieć, że problem nie jest z tą osobą. Że problem nie jest z twoim sąsiadem z zapłotu. Że problem nie jest z kolegą pracy, z pracy. Że problem nie jest z uczniami w szkole. Jeżeli ty masz problem, aby komuś wybaczyć, to problem nie jest z ludźmi, którzy cię otaczają. Ale problem jest z tobą. Problem jest ze mną. Problem jest z naszą pychą. Przebaczenie jest zawsze trudne. Dla ludzi, którzy nie są świadomi swoich własnych błędów. Tomek, gdybyś wiedział, co oni mi wyrządzili, gdybyś wiedział, co oni w swoim życiu mi zrobili, gdybyś wiedział, czego ja od nich doświadczyłem, nie wiem, nie wiem. Ale wiem jedno: jak Chrystus Wam odpuścił, taki wy. Czy masz ochotę, drogi kościele, zaufać Bogu i zrobić to tak? Jak On przychodzi w swoim Słowie i nas do tego wzywa? Czy masz ochotę w swoim życiu wybaczyć tak, jak Bóg do tego przez swoje Słowo nas zachęca? Jeśli nie potrafimy przebaczyć, to jesteśmy ludźmi, którzy cierpią nie tylko fizycznie, ale i duchowo. To nas rujnuje, to nas męczy, to często wpływa na nasz sposób bycia, na nasz nastrój, na nasze zachowanie itd. Kiedy zaczniesz wybaczać, to inaczej jako człowiek zaczniesz funkcjonować. Przebaczenie to nie słowa, i często mówimy przebaczam, ale gdzieś to ostatecznie tak naprawdę w nas siedzi i wpływa destrukcyjnie na nasze życie. Przebaczenie to nie słowa, ale czyn, który musi narodzić się w naszym życiu. I często Bóg daje do niego siłę, bo musimy wybaczyć rzeczy, których jako ludzie sami z siebie nie potrafimy zrobić. Sam niejednokrotnie musiałem zmierzyć się z tym, że powiedziałem komuś przebaczam, i przy następnej okazji, kiedy się spotkaliśmy, trzeba było szeroko się uśmiechać. Trzeba było stanąć koło tej osoby, poklepać ją po plecach, trzeba było z nią porozmawiać, a w sercu bardzo mocno, jasno czujesz, że, że nie ma tam przebaczenia, że są rany, które cię jeszcze bolą. Że jako człowiek próbowałeś, ale to jest zbyt silne. Że starałeś się, ale gdzieś się nie udało. I udajesz, że wszystko niby jest w porządku, wszystko jest ok, ale gdzieś na dnie serca czujesz, że jednak nie, nie udało się. Że to jest zbyt silne. I dlatego posłuchaj teraz uważnie, przyjacielu. Dlatego. I odpuść nam nasze winy, jak i my. Odpuszczamy naszym winowajcom. Dlatego słowa o odpuszczeniu są zawarte w modlitwie, jakiej uczy nas Jezus. Dlaczego? Bo są sytuacje, bo są chwile czy zranienia, których sami z siebie nie potrafimy wybaczyć. I musimy w końcu przynieść je do Boga w modlitwie. I przebaczenie często rodzi się wtedy, kiedy nasze wyznanie problemu spotyka się z Bożą łaską. Wolność, którą niesie za sobą przebaczenie, jest niesamowita. I często sami siebie nie potrafimy tego zrobić. I dlatego staje Jezus przed ludźmi i dlatego Duch Święty postanawia, że w kanonie Pisma Świętego ta modlitwa się znajdzie. I Jezus staje i mówi: "Słuchajcie. Jeżeli modlicie się o chleb powszedni, jeżeli modlicie się, aby święciło się moje królestwo, jeżeli modlicie się, aby niczego wam nie brakowało, to w tym wszystkim jest też ważne, że w Waszym, przyjdą, że w waszym życiu przyjdą chwile, gdzie sami z siebie nie będziecie potrafić wybaczyć, gdzie będą rzeczy, które będą Was rujnować, gdzie będą sytuacje, które będą silniejsze od Was, gdzie Wasze emocje będą wzburzone na tyle, że nie będziecie potrafili sobie z tym poradzić. To wtedy przyjdźcie do mnie i pamiętajcie, że jak ja wybaczam Wam, taki wy sobie nawzajem powinniście, że to w jakim stopniu wy będziecie wybaczać innym. W takim samym stopniu ja będę wybaczał wam. Ale i w tym wszystkim dam wam, dam wam siłę, abyście mogli do tego przejść. Jeremiasz pisze, czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu. Dlaczego nas dotknąłeś klęską bez możliwości uleczenia nas? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego. Czasu uleczenia, tu panie, przerażenie. Uznajemy naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Z drugiej strony Job 7,21 staje i mówi: Czemu mojego grzechu nie zgładzisz i nie zmarzysz mojej nieprawości? Bo teraz położysz się w prochu, nie będzie mnie, choćbyś mnie szukał. Co tutaj widać w tych dwóch przykładach? Oczywiście takich znajdziemy w Biblii więcej, ale z tych dwóch wyciągnijmy coś, co jest szczególnego. Bo w tych dwóch fragmentach widać biblijnych bohaterów, którzy szukają Boga. Widać kogoś, kto czuje się winny, kto staje przed Bogiem i przekłada swoją winę. Widać tutaj też coś, czego i my doświadczamy. A mianowicie ból. Kiedy człowiek ma nieprzebaczone. Ból, kiedy człowiek człowiekowi nie wybaczą, ból, kiedy woła i nie doświadcza wybaczenia, człowiek, czyli ja i ty, czy, cierpimy bez wybaczenia. Jeśli chcesz, aby Jezus wybaczył Tobie, wlał radość w Twoje życie, wlał pokój w Twoje serce, to musisz przestać trzymać innych w więzieniu nieprzebaczenia. Chodzimy do kościoła, śpiewamy, modlimy się, ale często jesteśmy chodzącymi więzieniami, gdzie trzymamy innych ludzi, bo nie potrafimy lub nasza duma jest zbyt wielka, aby im przebaczyć. Jeżeli szukasz Bożego błogosławieństwa, pragniesz Bożego prowadzenia, coś ci w twoim życiu się ciągle nie udaje, gdzieś na etapie swojego życia, na którym jesteś, nie czujesz Bożego pokoju, Modlitwa, z którą przychodzisz do Boga, która jest kierowana do nieba, jakby się odbijała od sufitu Twojego pokoju. Rozsądź siebie, czy aby na pewno w swoim życiu nie nosisz urazy lub nieprzebaczenia do swojego bliźniego. W Psalm 66, werset 18, czytamy takie słowa, gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan by mnie nie wysłuchał. Gdybym w swoim sercu zamierzał nieprawość, czyli inaczej przekroczenie Bożego Prawa, a ono doskonale mówi, przebacz, Pan by mnie nie wysłuchał i odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. Kiedy chcesz czcić Boga, kiedy chcesz uwielbiać, pragnąć go tak jak w dziejach apostolskich, kiedy uczniowie zaczęli to robić w niewoli, to. To więzienie musi się zatrząść, kraty się pootwierać i ci więźniowie Twojego życia, oni muszą wyjść na wolność, bo wybaczenie z tym, co się uwolnienie. Niech wybaczenie stanie się kolejnym krokiem wiary w Twoim życiu. Może zmagasz się z tym od dawien dawna. Doświadczasz w swoim życiu tych samych problemów. Doświadczasz w swoim życiu tych samych trosk. Czytasz tą samą Biblię i nic się nie zmienia. Może jest to doskonały czas, aby wejrzeć w samego siebie i powiedzieć: Boże, pokaż mi co jeszcze. Lub powiedzieć: Boże, daj mi łaskę, daj mi siłę przebaczyć. To, kiedy przychodzi Bóg ze swoją łaską, to pomimo tego, iż jako kościół śpiewamy stare pieśni, brzmią one jak nowe. Czytasz tą samą Biblię po raz setny, ale tak, jakbyś zaczął odkrywać ją na nowo. Bo przychodzi Bóg i czyni wszystko nowym. Przebaczenie jest czymś, co przynosi korzyść najpierw Tobie, najpierw mi, a dopóź, dopiero później temu, komu przebaczasz. Dopiero później temu, komu przebaczamy. Bo zawsze to my jesteśmy poszkodowani przez nieprzebaczenie. Przebaczenie najpierw nam przynosi korzyść, uzdrawia nasze relacje, sprawia, że jesteśmy bliżej Boga. Że jesteśmy bliżej Jezusa. I gdy ktoś nas zrani, gdy ktoś nas poniewiera, poniży, nie możemy zostać w takim stanie. Bóg jest tym, który przychodzi. Bóg jest tym, który jest blisko człowieka. Bóg jest tym, który, który podnosi, który dodaje siły do tego, abyśmy mogli wybaczyć, abyśmy mogli zapomnieć. Nie możemy pozwolić, aby diabeł karmił w nas to, że nie wybaczyłeś. I on często przychodzi i podrzuca takie myśli, i w kościele zaczynamy żyć i myśleć kryteriami, które wyznacza nam ten świat. I mówimy: Niech ktoś pierwszy przyjdzie i przeprosi. Ja? Ja go nie uraziłem, ja go nie uraziłam, i ja nie będę wyciągać ręki jako pierwszy. Ja nie wyciągnę ręki jako pierwsza. To oni zawalili. Niech przyjdą sami. Jak mnie nie przeprosi, tak? Jak mnie nie przeprosi, to może zapomnieć o czymkolwiek. I można by tak mnożyć i mnożyć. A najsmutniejsze w tym wszystkim, a jednocześnie tragiczne jest to, że tacy my latami chodzimy do kościoła, w takim stanie bierzemy często ślub. W takim stanie wychowujemy później dzieci, w takim stanie często ludzie się starzeją, i w takim stanie często umierają, albo dopiero na łożu śmierci Bóg da, da na tyle łaskę, by uświadomić sobie, że przez całe życie żyliśmy z czymś, co zrujnowało nasze życie. I zmarnowaliśmy nasze życie. Zmarnowaliśmy lata naszego życia i zrujnowaliśmy je, przegraliśmy. Ile to sami znacie przykładów, jak rodzina nie mogła sobie wybaczyć. Jak przez lata nie spotykali się, nie rozmawiali, ale na łożu śmierci ktoś oprzytomniał, że nie może odejść do, do Boga niepojednany, i rzucili się w sobie w ramiona, płacząc, płacząc jak dzieci. A często można odejść w najtragiczniejszym stanie. I dopiero kiedy będą szli po naszą duszę, odkryjemy to, że oni wcale nie zabierają jej do nieba. Bo w naszym życiu czegoś, co jest fundamentalne do tego, aby żyć dalej z Bogiem. Ale największym dramatem są zmarnowane lata. Wybacz, drogi przyjacielu, i idź dalej wolnym w imieniu Jezusa. To jest to, czego pragnę, abyś mógł zapamiętać z dzisiejszej społeczności. Wolny oznacza, że Bóg może mnie użyć gdzie chce, bo absolutnie nic w tym świecie mnie nie wiąże. Nie, że nie jesteś związany niczym, co by, co by Bogu przeszkadzało. I pierwszy Piotra 2,21 czytamy, do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim. Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu, a gdy mu zło rzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Na to powołani jesteście, aby wstępować w jego ślady. Jakie są znowu pierwsze słowa Jezusa, którego przybili do krzyża? tego który był sprawiedliwy a ludzie i tak go ukrzyżowali pierwsze słowa Jezusa na krzyżu brzmią ojcze ojcze przebacz im bo nie wiedzą co, co czynią naszym powołaniem jest upodabniać się do Chrystusa każdego dnia musimy stawać się takim jakim jest on każdego dnia musimy wydawać owoce zmieniać się żyć dla królestwa a jakim był on ojcze przebacz im bo nie wiedzą, co czynią. Jakim był Chrystus, jaki miał charakter i w jaki sposób żył. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Był tym, który przebacza. Jest lekarstwo, drogi przyjacielu, na każdą nienawiść. Jest lekarstwo na każde nieprzebaczenie. Zacznij się modlić za tymi ludźmi. Błogosław ich. Życz, życz im powodzenia. Życzę mu tego samego, co życzysz tym, których kochasz. Oddaj ich Bogu. To jest to, kiedy chcesz wybaczyć. Posłuchajcie teraz historii, która jest prawdziwa i autentyczna. Możecie ją znaleźć na internecie. 54-letni Gary Ridgway został skazany za zabójstwo 48 kobiet. To najbardziej brutalny morderca w historii USA. W zamian za uniknięcia kary śmierci zgodził się współpracować z Wydziałem Sprawiedliwości, wskazując, gdzie ukrywał zwłoki i wyjawiając tożsamość kobiet. I podczas rozprawy, kiedy rodziny zamordowanych kobiet miały chwilę, aby przemówić, praktycznie każdy jeden życzył mu piekła, śmierci w męczarniach itd. Skazany nic sobie z tego nie robił do pewnego momentu. Do momentu, kiedy na mównicę w sądzie wszedł ojciec jednej z zamordowanych kobiet i powiedział: Panie, panie Ridgway, są tu ludzie, którzy Pana nienawidzą. Ja, ja nie jestem jedną z nich. Sprawił Pan, że trudno mi sprostać temu, w co wierzę, temu, co, co Bóg każe mi czynić, czyli przebaczyć. Ale przebaczam Panu. I to był moment, kiedy ten człowiek, który był mordercą, który był seryjnym zabórcą, zabójcą. Rozpłakał się. A co jeśli nie przebaczę? Co jeśli nie przebaczę? Co jeśli jestem już na takim etapie swojego życia? Co jeżeli przez lata swojego życia nasłuchałem się już tylu kazań, że nieważne kto i nieważne co mi powie, i tak mnie nie poruszy? Co jeżeli jestem na takim etapie życia, że choćby to tak jak do Bileama, Bóg przemówił przez osła i tak to nic nie zmieni w moim życiu? Co jeśli nie wybaczysz, drogi przyjacielu? Kiedy mówisz nie wybaczę, lub, lub nawet nie musisz mówić, bo w swoim sercu masz świadomość tego, że tego nie uczynisz, że nie masz zamiaru się pojednać, to musisz mieć świadomość także tego, że sam będziesz się męczył i sam zrujnujesz swoje życie i sam będziesz się zniewalał. Bo nieprzebaczenie jest jak wypicie trucizny z myślą o tym, czy z nadzieją że Ty ją pijesz, a zaszkodzi komuś innemu. Przebaczenia nie nauczysz się nigdzie, ale możesz go doświadczyć w modlitwie. Możesz go zobaczyć w życiu Chrystusa. Świat jest pełen ludzi, którzy nie potrafią przebaczyć. Kreują bohaterów na tych, którzy w fakcie zemsty sami wyrządzają sprawiedliwość. Słowo Boże mówi, że On, gdy mu złożyczono, nie złożyczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, temu, który sądzi sprawiedliwie. Dzisiaj często mamy różne metody, aby nie rozpamiętywać. I wcale i nie jest, i wcale nie jest to oddanie tego w ręce Boga. Często ludzie zajmują się pracą, aby, aby zapomnieć. Ale kiedy skończą, to nienawiść i takich odnajdzie. Jedni medytują, by odnaleźć wewnętrzny spokój, by odnaleźć wyciszenie. Inni idą w narkotyki, idą w alkohol, bo to rujnuje ich życie. Nie daje im spokoju. Nie daje im zapomnieć. Dzisiaj często mamy różne metody. Ale kiedy kończymy, to nienawiść i tak nas odnajduje. Jedni zaparzają wspaniałe herbatki, aby to pomogło im zapomnieć. Ale może, drogi przyjacielu, jest doskonały czas, aby napić się herbaty z tymi, którym muszę w swoim życiu wybaczyć. Nie wystarczy zająć się czymś, bo ostatecznie to i tak nas znajdzie, że pokoju nie da się w swoim życiu kupić. Pokój przychodzi wraz z Jezusem do naszego życia. On może do Twojego serca wlać miłość, jakiej jeszcze nie poznałeś, jakiej jeszcze nie doświadczyłeś. Musimy uczynić ten krok i sprawdzać swoje serce, prosić Boga, aby nas doświadczał, aby doświadczał nasze serca. Wybaczenie nie jest zależne od tego, czy ktoś nas o to poprosi, czy nie. Wybaczenie nie jest zależne od tego, czy, czy ktoś przyjdzie i mnie przeprosi, czy nie. To, czy ja powinienem wybaczyć, nie zależy od tego, czy ktoś powie mi przepraszam. Często ludzie nawet tego nie zrobią. Często ludzie nawet nie są świadomi tego, że nas skrzywdzili. Łatwo jest pracować z ludźmi, i nawet nie wiedzieć, że w jakikolwiek sposób się ich skrzywdziło. Ale Jezus nam wybaczył, zanim żeśmy go o to poprosili. Zaryzykuj, drogi przyjacielu. Człowiek, który nie potrafi w swoim życiu przebaczyć, on zaczyna tonąć. Gorycz zaczyna wypełniać jego serce. A ten korzeń, który zaczyna rosnąć do góry, potykają się ludzie, którzy są w jego otoczeniu. Z kim by nie rozmawiał, zamknie, zawsze napomknie o tym, kto i co złego mu wyrządził. Zaczyna plotkować, i to jest spirala, która zaczyna się nakręcać. I tak dalej, i tak dalej. Ta spirala zaczyna się nakręcać, i już taki ktoś często sam przestaje odnajdywać się w tym wszystkim. Zaczyna być zależny od emocji. Kiedy ma gorszy dzień, to wszyscy są źli, wszyscy, wszyscy na sąd i do piekła. Jeżeli jesteś tu dzisiaj, to proszę Cię o jedno wybacz w swoim życiu. Wybacz tak jak i Chrystus wybaczył Tobie, a On wybaczył Tobie bezwarunkowo. Wróć do domu innym człowiekiem. Ratuj swoje małżeństwo, ratuj swój dom, ratuj swoją żonę, ratuj swoje dzieci, ratuj swojego męża, ratuj sam siebie. Ratuj swoją relację z Bogiem i swoją wieczność. Wróć inny. List do Efezjan, 4,32, czytamy: Bądźcie jedni dla drugich. Mili i serdeczni, przebaczajcie sobie nawzajem. Podobnie, jak i wam przebaczył Bóg w Chrystusie. Bądźcie dla siebie tacy, jaki dla was jest Jezus. Jeżeli w swoim życiu poznałeś Boga, poznałeś Jezusa, to wiesz, jaki On jest. Jeśli doskonały Bóg wybaczył ci twoje winy, to czy twoje kompleksy i zranienia nie możesz często położyć obok? Dopóki nie wybaczysz, to będziesz się męczył. To, to będzie, będą to rany w twoim życiu, które nie będą się goić. I już, już tak na koniec, abyśmy nie odeszli z pytaniem: co jeżeli w swoim życiu nie wybaczę? Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeżeli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? A Jezus mu odrzekł. Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. I zobacz, że na tym Jezus nie kończy. Ale on idzie o krok dalej. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby ten dług odzyskać. Wtedy sługa padł przed nim i prosił go, panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko w swoim życiu ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien dziesięć 10 denarów, sto denarów, przepraszam. Chwycił go i zaczął dusić go, mówiąc, oddaj mi coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go, miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda mu długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swojemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu, sługo niego dziwy. Darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie o to prosiłeś. Czy więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniesiony gniewem Pan kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni Wam Ojciec Niebieski, jeżeli każdy z Was nie odpuści swojemu bratu z serca. Ten sługa pada przed Panem i krzyczy Miej cierpliwość nade mną, Panie! Miej cierpliwość nade mną, daj mi więcej czasu, a oddam Tobie wszystko. I zobaczcie, że Pan nie okazuje Mu cierpliwości. Cierpliwość by była wtedy, gdyby Bóg powiedział, dobra, daję Ci dwa miesiące, abyś mi ten dług oddał. Ale okazuje Mu łaskę i litość, mówiąc, wybaczam Ci cały dług. Okazuje Mu łaskę i litość, wybaczając Mu wszystko. Ponieważ nie miał z czego oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną i dziećmi, Twoje nieprzebaczenie, drogi przyjacielu. Ściąga na dno ludzi, którzy cię otaczają i na których masz wpływ. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną i razem z dziećmi. Nasze nieprzebaczenie zawsze ściąga ludzi na dno, ludzi, którzy nas otaczają. Ludzi, na których mamy wpływ. Najpiękniejsze w tej historii jest to, że aby spłacić dług Pana, ten człowiek musiałby pracować przy stawkach na tamten czas, uwaga, tysiąc lat. Tysiąc lat by musiał pracować. Prosi o cierpliwość, a z drugiej strony stoi przed Panem i ma świadomość tego, że nie jest w stanie spłacić, że nie jest w stanie oddać tego długu. No bo przecież nie starczy mu życia. On stoi przed Panem i prosi o cierpliwość, prosi o łaskę, aby Bóg dał mu jeszcze dwa miesiące, aby Pan okazał mu jeszcze dwa miesiące, a z drugiej strony ma świadomość tego, że cokolwiek w życiu by nie uczynił, nie jest w stanie tego spłacić. I zobaczcie, że Pan nie okazuje mu cierpliwości, ale Pan okazuje mu litość. Niektórzy nie będą w stanie naprawić tego, co Ci uczynili. Niektórzy, niektóre słowa przepraszam nie będą w stanie zaspokoić rany, która jest w Twoim życiu. Nie walcz z nimi, nie okazuj im cierpliwości, czekając, aż przyjdą Cię przeprosić po to, abyś wtedy mógł im wybaczyć. Ale już dzisiaj okaż im łaskę i okaż im litość. Okazano mu litość, a ten zaraz złapał kogoś, to był mu dłużny grosze w porównaniu w tym, co przed chwilą mu darowano. I zaczyna dusić tamtego sługę i wrzuca go do więzienia. I patrz, drogi przyjacielu, patrz, drogi kościele, co się dzieje. I uniesiony gniewem Pan jego, kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Darowano mu, spotyka kogoś, komu on powinien darować, ale nie potrafi. I uniesiony gniewem Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Ten dług z powrotem do Niego wraca. I odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. Drogi przyjacielu, Pan Ci odpuścił, ale i obserwuję, w jakim stopniu, czy na ile Ty w swoim życiu odpuszczasz innym. Bóg nie oczekuje, byś okazał cierpliwość. Ale oczekuję, abyś odpuszczał całkowicie i to z serca. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci ten duch, ponieważ mnie prosiłeś. Inaczej, Sługo zły, poszedł do więzienia przez nieprzebaczenie. Podobnie uczyni wam ojciec, mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swojemu bratu. Podobnie uczyni wam ojciec mój. Podobnie czyli jak. Postąpi z nami tak, Jakbyśmy nigdy nie mieli wybaczonych grzechów. Nie daj się oszukać, bo nienawiść, bo zemsta nigdy nie przyniesie ulgi czy pokoju, nigdy nie przyniesie pomocy. Drogi przyjacielu, drogi kościele, bądź świątynią Ducha Świętego, a nie więzieniem dla innych ludzi. Jeśli wyjdziesz z tego miejsca z przekonaniem, że nie możesz w swoim życiu wybaczyć tego, co ci zrobiono, Oszukujesz i okłamujesz samego siebie. Jesteś samobójcą, bo skazujesz wtedy samego siebie. Bóg mówi, że możesz wybaczyć. Biblia mówi, że powinieneś wybaczyć. Bóg mówi, że możesz wybaczyć, że ja dam ci siłę i wybaczę wszystko, że możesz swoje życie przeżyć dla Bożej chwały. I do tego Bóg nas zachęca, abyśmy to zrobili. Bardzo często cierpimy jako ludzie, bo nie wybaczamy, bo nie potrafimy wybaczyć. Uczyń ten krok wiary, drogi przyjacielu. Nie zmarnuj swojego życia, nie zmarnuj swojej wieczności. I wybacz tym, którzy cię w życiu zranili, chociaż nie powiedzieli przepraszam, chociaż może często nie powiedzą przepraszam, ale to jest to, do czego zachęca nas Bóg. To jest to, czego uczy nas Pismo Święte. Powstańmy, proszę, do modlitwy.